Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano i zapraszam was do tego materiału, w którym pogadamy sobie na temat potencjalnych błędów, jakie można popełnić, będąc na ścieżce rozwoju duchowego. Tak, użyłem słowa błąd dla tych, którzy wierzą, że w życiu nie można popełnić błędu, tak? Że wszystko jest doskonałe takie, jakie jest. Oczywiście z pewnej perspektywy wszystko jest doskonałe takie, jakie jest, ale zawsze możemy użyć naszego rozumu i pewne aspekty naszego życia wyodrębnić, rozdzielić, opisać, dostrzec, ewentualnie wypunktować, tak żebyśmy wiedzieli, o co tutaj chodzi, żebyśmy mogli coś określić. Także to wideo jest dla osób, które chcą zreflektować się, czy czasami nie popełniają jakichś błędów, czy robią czegoś nie tak, żeby uniknąć pewnych nieprzyjemnych konsekwencji w przyszłości. Będę dzielił się tutaj swoim własnym doświadczeniem, ale też wnioskami, do jakich doszedłem. Wymienię tutaj różne błędy, jakie dostrzegłem w kwestii rozwoju duchowego i żeby tutaj tak troszeczkę stworzyć taką atmosferę tajemniczości i ciekawości, nie powiem, które błędy dokładnie popełniłem ja, bo nie wszystkie popełniłem, ale też podzielę się z wami tymi potencjalnymi błędami, jakie wy możecie popełnić. Także dam tutaj całkiem sporo przestrzeni do własnej refleksji i interpretacji. Uważam, że to jest bardzo ważne, ponieważ ja w pełni was nie znam i nie wiem, przez co przechodzicie w waszym życiu, więc nie chcę też projektować na was swojej oceny rzeczywistości. To też skłoni was do refleksji i jeżeli będziecie mieli jakieś wnioski, możecie zostawić na dole komentarz, tak żeby inne osoby mogły się tutaj zorientować, jak różne inne osoby doświadczają życia. Także zaczynamy to nagranie. Ja mam przygotowaną tutaj taką listę, ściągawkę, także będę tutaj się posiłkował telefonem. Punkt numer 1. Niedoszacowanie wpływu rozwoju duchowości na życie w przyszłości. To szczególnie dotyczy się młodszych osób, tak myślę, bo to jest też tak, że teraz rozwój duchowy staje się bardziej modny przez internet i młodsze osoby, korzystając z internetu, mogą się dość sporo nauczyć. I o ile przedstawia się często dużo pozytywnych aspektów rozwoju duchowego, takie jak na przykład większy spokój od medytacji, większa równowaga emocjonalna, doświadczenia transpersonalne, jedności, unii kosmicznej, często pomija się te aspekty negatywne. I tutaj zacznę od tego, że tą duchowość, którą ja tutaj przedstawiam i uczę, to jest duchowość oparta na psychologii transpersonalnej, psychologii humanistycznej, filozofii Advaita Vedanty, trochę niedualności, też buddyzmu Zen, ale niewiele, tylko te przejawy, które wskazują na aspekt bezpośredniego doświadczenia, wszystkie tematy religijne i dogmatyczne ja odrzucam, bo Szkoda mi mojego czasu i waszego czasu, żeby prać wam mózg, a potem brać jeszcze za to odpowiedzialność. Także macie tutaj praktycznie bardzo czysty przekaz, jeżeli chodzi o moją osobę. A przynajmniej stale pracuję na tym, żeby ten przekaz był czysty. Także fajnie, jakby ktoś to docenił. Doceń siebie najpierw. Tak, zawsze najpierw siebie trzeba doceniać. Chodzi o to, że jak wchodzisz na ścieżkę rozwoju duchowego, to dużo rzeczy się zmienia. Przede wszystkim ty zaczynasz chcieć mieć bardziej spokojne życie. Więc dużo rzeczy od ciebie odpada. Czasami odpadają relacje, czasami odpadają jakieś uzależnienia, czasami jakieś przekonania, czasami jakieś kwestie życiowe, na które później nie masz ochoty. Tak? Przykładowo wchodzisz na ścieżkę duchową i nagle nie chce ci się już tak zapieprzać. Nie masz takiego parcia, żeby mieć jakieś Bóg wie jakie ambicje i Bóg wie jak osiągać. Nie chcesz iść do pracy w korpo, nie chcesz wierzyć w różne przekonania, no po prostu troszeczkę stajesz się takim odludkiem, innym, dziwnym człowiekiem, przynajmniej z punktu widzenia innych ludzi, no to często ma różne konsekwencje w twoim życiu. Pozytywne, negatywne. Myślę, że w większości są to konsekwencje pozytywne. Może nawet tą negatywność to sobie tutaj dorabiamy w tej kwestii, że jeszcze nie wszyscy ludzie są w tej kwestii rozwoju duchowego dogadani co do jednoznaczności, określoności, teorii, którymi się posługujemy, więc jest cała masa dwuznaczności i sprzeczności w kwestiach ustalenia tego, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Czyli każdy może opisać sobie duchowość jak chce i tutaj często ludzie się kłócą po prostu. I tutaj nasuwa nam się punkt drugi, czyli bagatelizowanie zagrożenia związanego z praktykami duchowymi. Jakie to jest zagrożenie? Zagrożenie jest takie, że jak zaczniesz osiągać bardzo wysokie stany świadomości, to bardzo często tracisz zainteresowanie sprawami materialnymi.
Czyli na przykład nie chce ci się zakładać rodziny, nie chce ci się zarabiać kasy, nie chce ci się zapieprzać, tak jak mówiłem wcześniej. Masz na wiele rzeczy bardziej wywalone. I o ile z pewnego punktu widzenia to jest pozytywne, to teraz z perspektywy czasu, patrząc na to, co robiłem i jak niektórzy ludzie propagują duchowość, uważam, że ma to wiele negatywnych konsekwencji też. Kolejny punkt to jest niedokładne myślenie na temat swojej finansowej przyszłości. Jeżeli żyjesz przekonaniem, że kosmos ci da wszystko, czego potrzebujesz, albo świat o ciebie zadba, to okej, bo to dużo presji i stresu z ciebie ściąga. Poza tym nie ma problemu z tym, żebyś czuł się bezpiecznie tu i teraz, nawet jeżeli nie masz kasy. Ale jeżeli tych aspektów sobie dokładnie nie określisz i nie włożysz pracy i wysiłku w to, żeby zadbać o siebie i o swoje potrzeby finansowe, to trudno liczyć, że kosmos ci tak nagle zrzuci coś z nieba. No oczywiście tutaj zapewne znajdą się przypadki osób, którym się coś tam udało i powiodło i dostali coś tam z nieba i intencjami coś tam przyciągnęli. Ale z doświadczenia wiem, że tą pracę swoją, ze swojej własnej strony też trzeba w to włożyć. Więc ja bym tak jednomyślnie, naiwnie nie wierzył w to, że wszystko dostaniesz. To tak nie jest do końca. Swoją pracę też trzeba w to włożyć. Kolejny punkt. Nadmiernie emocjonalne zaufanie w relacjach międzyludzkich i unikanie różnic pomiędzy ludźmi. To jest, myślę, że jeden z najcięższych punktów, jakie trzeba przetrawić samemu dla siebie, bo w kwestiach duchowych często jest takie podejście, a jesteśmy braćmi, jesteśmy siostrami, kochajmy się, będzie fajnie. I tutaj też dużo aspektów wyczuwa się tak intuicyjnie i się ich nie kwestionuje. Bo to jest fajne i przyjemne, jak doświadczasz stanów miłości i jedności i ktoś też tego doświadcza i się razem tym cieszycie i bawicie, tak? Chyba tego nie trzeba jakoś tłumaczyć czy racjonalizować. Ale w kwestiach relacji, które nie są równorzędne, ktoś się wykorzystuje, traktuje jak wycieraczka, macie w tyłku. Takie pokładanie zaufania, że na przykład ktoś się zmieni dla ciebie, albo że wszystko się samo poukłada, to często kończy się dużym rozczarowaniem w relacjach. I bardzo łatwo tutaj jest o traumy i o zranienie, szczególnie jeżeli, no, po prostu jesteś naiwny, nie? I trudno to zakomunikować, bo to też jest taka kwestia bardzo silnej oceny i to jest bardzo relatywna kwestia, bo też uważam, że nie ma co być tutaj ekstremalnym i nagle się zamykać totalnie i siebie krytykować, czy tracić to poczucie niewinności, czy takiej swobody, bo uważam, że to jest ważne i w zasadzie po to to robimy, żeby się cieszyć życiem i bardziej ufać, nie? Po to to robimy, ale po części wydaje mi się i myślę, że nasze aktualne społeczeństwo nie jest jeszcze jakby do tego dostosowane, do tego poziomu świadomości. I w takich normalnych interakcjach, nie wiem, tam w domu, rodzinie, tam w pracy, w jakichś takich środowiskach, gdzie może ktoś jeszcze nie ogarnia tych wartości duchowych, może nie być dla ciebie dobre być tak całkowicie otwartym. Ale to sobie przemyśl sam. Kolejny punkt. Niepełne syntezowanie wiedzy zaczerpniętej od innych. Bezkompromisowa wiara. To szczególnie tyczy się osób, które dużo czytają informacji, dużo wiedzy i bardzo mocno chłonią tą wiedzę i ta wiedza buduje bardzo duży obraz rzeczywistości. No bo wiedza składa się z różnych symboli, znaczeń, różnych mitów, metafor, uproszczeń, generalizacji, założeń, czyli konstrukcji myślowych, które pozwalają nam zbudować obraz rzeczywistości. I gdy dużo czerpiemy tej informacji, ten model rzeczywistości się zaczyna bardzo mocno budować, tak? Tworzy się duży. Jeżeli bezkompromisowo wierzymy, że ten model jest absolutną prawdą, że nie może się zmienić, że nie może się rozpaść, że może rzeczywistość jest całkowicie inna, to po części możemy ulec naszej własnej fantazji, zamykając się w tym modelu. I to też tyczy się osób, które dużo się uczą i tak wręcz fanatycznie, że nie dajecie sobie czasu, żeby tą wiedzę przetrawić, tylko bierzecie wszystko bezpośrednio za pewnik. To tutaj polecam na to uważać i dać sobie czas na kontemplację. Kolejny punkt. Ulegnięcie przekonaniu, że inni muszą doświadczać duchowości tak samo jak ty. Bardzo ciężki orzech do zgryzienia, nie? No bo czym jest duchowość? Tu znowu warto się zastanowić nad tym. I jak możemy doświadczać tej duchowości? Jak ktoś może doświadczać duchowości inaczej niż ty, nie?
W większości wydaje mi się, że jest to nadal kwestia sprzecznych poglądów i niedokładności określenia tych doświadczeń duchowych i mistycznych, których się doświadcza, ale też różnorodności filozofii, różnorodności poglądów religijnych, tego, że mamy taką ludzką tendencję do upierania się przy tym, że my wiemy lepiej niż inni. I to jest cholernie zaraźliwe. I no, buduje to taki cień arogancji i pychy w duchowości. Każdy przez to przechodzi, pewnie, tak zgaduję. Szczególnie na początku. Także warto na to uważać. Bo nie każdy musi mieć taką samą ścieżkę duchową jak ty. Nie każdy musi ją tak samo opisywać. Ale to też nie znaczy, że nie ma podobieństw w doświadczeniach duchowych, bo one są. Nie bez powodu wszystkie religie praktycznie mówią o Bogu, o jedności, o miłości. Kolejny punkt. Złudne przekonanie, że jesteś ponad wszystkim i nie przydarzy ci się krzywda. Moim zdaniem to jest mocno narcystyczne przekonanie, bo buduje w nas poczucie bycia ponad wszystkim, takie wyolbrzymienie obrazu siebie. I o ile to przekonanie może coś tam nam dać, nie? Jakieś poczucie pewności siebie, czy jakaś tam wiara w swoje własne możliwości. O tyle w starciu z doświadczeniami, które wywołują w nas ból i cierpienie i traumę, to siła upadku z takiego wysokiego przekonania na dół może naprawdę mega boleć. I to może wywołać naprawdę mocny egzystencjalny smutek. I ja jestem takiego zdania, że cierpienie uczy nas pokory. Im bardziej dostaniemy w życiu w tyłek od życia, tym bardziej później jesteśmy świadomi niebezpieczeństw czy trudności, które napotykamy na co dzień. Ale bez tych trudności czy bez tego cierpienia nie bylibyśmy tego świadomi. I to uczy nas świadomości ograniczeń ciała, percepcji, zmysłów, doznań i tego, żebyśmy używali myślenia również w radzeniu sobie z problemami. Kolejny punkt. Uleganie charyzmie innych bez dostatecznego podłoża wiedzy. To szczególnie jak dużo siedzisz w internecie i dużo słuchasz różnych guru i ulegasz ich charyzmie. I tutaj przede wszystkim niebezpieczne jest to, że bardziej wierzymy tej charyzmie niż wiedzy takiej fizycznej, namacalnej, konkretnej, która funkcjonuje w rzeczywistości, która jest poparta różnymi prawami fizyki klasycznej. Taką podstawową wiedzą jest na przykład pojęcie czasu, czy przestrzeni, czy kwestia komunikacji międzyludzkiej, czy zaspokajania potrzeb. Już nie wspominając tutaj o tematach psychologii, mechanizmów obronnych ego, czy schematów radzenia sobie z rzeczywistością. To jest bardzo obszerny temat. No, po prostu uważajcie na to, czego słuchacie, bo to pierze wam głowy. Nawet to, co ja teraz mówię, jest formą prania mózgu. Możemy się upierać, czy jedna forma prania mózgu jest lepsza od innej. Bo mamy takie przekonanie, że pranie mózgu jest czymś złym. Ale nie dostrzegamy tego, że każda koncepcja pierze nam mózg. Kolejny punkt. Unikanie krytyki i bycie zbyt miłym. Nadmierna ugodowość. Kto się z tym nie zderzył, ten niech opuści salę. Nikt nie opuścił sali? O, aż dziwne. To jest przede wszystkim kwestia zwracania uwagi na to, z czym się nie zgadzamy, co nam nie pasuje. Kwestia ustalania granic emocjonalnych, ale też kwestia komunikacji, bo jak zwrócicie uwagę na wasze relacje międzyludzkie, to założę się, że 80% problemów w waszych relacjach to jest wynik nieporozumienia, który jest przyczyną jakiejś nieścisłości w komunikacji, ewentualnie czyjegoś focha, obrażenia się, bycia niewysłuchanym, bycia niekochanym, bycia niedocenionym, bycia niewspieranym. Kolejny punkt. Ulegnięcie przekonaniu, że koniecznie musisz zbawiać innych i im pomagać za wszelką cenę. Oczywiście bycie wpływowo pozytywną osobą nie jest złe. Problem pojawia się wtedy, kiedy czujemy przymus, aby to robić i się przy tym wykańczamy, bo brakuje nam energii, żeby zająć się sobą, albo robimy to tak natarczywie, że albo za bardzo próbujemy wpływać na innych, albo próbujemy wpływać na osoby, które nie potrzebują naszej pomocy i naszego wsparcia. To wtedy staje się trochę toksyczne. Kolejny punkt. Bycie zbyt ostrym dla siebie wobec stosowanych praktyk. Jeżeli stosujesz jakieś praktyki duchowe, medytację, jogę, self-inquiry, może próbować psychodelików, może jakichś innych form duchowych praktyk, odosobnień i za wszelką cenę chciałeś dostać się do tej esencji siebie, chciałeś doznać oświecenia, jedności. Chciałeś być cudownie oświeconą istotą, która jest
idealnie perfekcyjna i przez duchowość zbudowałeś sobie bardzo silne superego, czyli swój duchowy ideał, który zaczął na ciebie taką presję wywierać i tak cię cisnąć, że ciągle czułeś poczucie winy, albo czujesz, bo może nadal tego doświadczasz, poczucie winy, gdy nie robisz swoich duchowych praktyk. Jak na przykład wstajesz rano, koniecznie musisz medytować, koniecznie musisz robić każdą kolejną praktykę, bo jak tego nie zrobisz, to masz cały dzień psuty. Ja wiem o tym, bo ja tam byłem, ja to robiłem. Pamiętam doskonale taki moment, gdy moja praktyka poranna trwała około 4 godzin. 4 godziny sama praktyka, po to, żeby móc zacząć dzień. No to jest coś w tym nie tak, moim zdaniem, teraz z perspektywy czasu tak patrzę. No, czego mnie to nauczyło? Nauczyło mnie to bardzo cholernej koncentracji i dyscypliny. Mówię tu cholernej, bo naprawdę nauczyłem się takiej bardzo dokładnej koncentracji. No już nie wspominając o perfekcjonizmie. Najlepiej sobie z tym poradzić w ten sposób, że wybieram sobie jedną praktykę, realnie oceniamy, ile mamy czasu na to, żeby się jej poświęcić i bardziej skupiamy się na tym, co ta praktyka nam daje, niż na dyscyplinie. Oczywiście dyscyplina jest ważna, jest potrzebna, no ale jeżeli pracujecie na co dzień, macie dużo obowiązków, mało czasu, żeby pomedytować, no to warto jest sobie tak rozdzielić ten czas, żebyście mieli czas na relaks, odpoczynek, rodzinę, pracę i swoją praktykę duchową. Także realnie sobie ocencie, ile czasu jesteście w stanie poświęcić na swoją praktykę. Kolejny punkt. Ulegnięcie przekonaniu, że jesteś niewystarczająco dobry, bo jakiś autorytet cię moralizował. Szczególnie kwestia projektowania problemu autorytetu na ciebie. Wyparcie osobowości. Wydaje mi się, że jest to dosyć powszechne, że autorytet stoi troszeczkę nad nami. I gdy słuchamy autorytetu, no to wchodzimy trochę w poczucie niższości o tyle, o ile to my musimy go słuchać, czy tam się uczymy. No wiecie, chodzi o nauczyciela, rodzica, guru, kogokolwiek. No i my potrzebujemy tych nauczycieli, autorytetów, guru. Potrzebujemy, bo ich rolą jest przekazywać nam wiedzę, uczyć nas. Ja to robię, więc wiem, jak to wygląda. I my z takich osób czasami łatwo jest się pogubić, bo sami nie możemy na coś wpaść, nie mam pomysłu, brakuje na inspiracji i posłuchamy, to się czegoś nauczymy. Ale czasami guru, czy autorytet, czy nauczyciel ma taką tendencję, że stawia się naprawdę bardzo wysoko i bardzo mocno naciska, wywiera presję, bardzo mocno moralizuje. Ja wiem o tym, bo ja też tak kiedyś robiłem. To szczególnie dotyczy osób początkujących, tak myślę, które na początku chcą się wykazać. Jak zaczynasz, to też się wykazać. Chcesz pokazać, że potrafisz, że umiesz, że jesteś zajebisty, żeby inni ludzie cię docenili, zobaczyli. Chcesz się pochwalić swoją wiedzą czy doświadczeniem. Ale to często faktycznie działa, że wywierasz ten wpływ na ludzi. Ludzie zaczynają cię słuchać i robią to, co mówisz, ale na dłuższą metę to nie będzie działać. Bo ludzie po jakiś czasie się zniechęcą i będą mieli dosyć takiej moralizatorskiej gadki. Nikt nie chce ciągle słuchać, że jest niewystarczająco dobry, że ma ciągle zapieprzać, ciągle się starać. No oczywiście to może być motywujące, jeżeli chcemy coś tam osiągnąć, ale na dłuższą metę to nie będzie działać. Ja zacząłem nad sobą przede wszystkim pracować, żeby się tego wyzbyć, bo to jest kwestia bardzo mocno związana z samoakceptacją i docenieniem siebie, poczuciem własnej wartości. I zauważyłem, że jak to w sobie przerobiłem, to w tej chwili myślę, że ludzie mnie dużo lepiej odbierają i lepiej mnie słuchają. I nauczyłem się też, żeby uważać na te autorytety, czy tam jakieś treści przede wszystkim, bo ja tam nie winię ludzi, każdy ma jakiś tam swój światopogląd. Chodzi o kwestię przekazu. Uważać na treści, które wywierają mocno emocjonalny wpływ, który nas warunkuje i zmusza do czegoś. No to warto po prostu uważać. Tutaj też w grę wchodzi kwestia wyparcia osobowości, przede wszystkim autentyczności, bo jak ciągle słyszymy przekaz typu musisz być lepszy, nie jęcz, nie stękaj, nie złość się, nie czuj lęku, ego jest złe, to zaczynamy wątpić w siebie i tracimy poczucie tożsamości. Tracimy to poczucie, które moje ja jest właściwie moje, które moje uczucie jest autentyczne, czemu powinienem wierzyć, co tak naprawdę powinienem myśleć o sobie, o świecie. I o ile na początku to może być dobre, bo dostajemy tam przekaz typu ego jest złe, medytuj, bądź uważny, nie podążaj za negatywnym myśleniem, no to na początku jest taki prosty przekaz, który działa, nie? Bo
On jest prosty, nie trzeba jakiejś rozbudowanej filozofii, żeby go zrozumieć. Ale dochodzi się głęboko i poznaje się naturę świadomości, naturę bytu, naturę poznania. I ma się już to swoje własne wewnętrzne doświadczenie, w którym już żaden przekaz ci nic nie da, bo ty wiesz, że to jest jedność bez słów, bez koncepcji, którą jesteś i nie potrzebujesz o tym słyszeć, bo ty to widzisz, no to każdy tego typu przekaz jest dla ciebie ograniczeniem, no bo cię umoralnia. Nie myśl negatywnie, ego jest złe. Wiecie, o co chodzi. I tutaj wydaje mi się, że jest praca do zrobienia. Tutaj wszyscy mają pracę do zrobienia w sposobie komunikacji duchowości. Ja mam tą pracę do zrobienia, wy macie tą pracę do zrobienia. Prawdopodobnie każdy nauczyciel duchowy ma tutaj pracę do zrobienia, żeby dokładnie określić realność fundamentów tego doświadczenia, bo odczuwanie negatywnych emocji nie jest niczym złym i wcale nie świadczy o tym, że jesteś mniej duchowy od kogoś, kto ciągle mówi o miłości. To nie ma tutaj jakby problemu w tym. No oczywiście to jest też kwestia relacji z ludźmi, bo przecież wiadomo, że musimy się komunikować. Nikt nie lubi osób, które zachowują się jak dupki, nie? Myślę, że po części nikt też nie lubi takiej nadmiernej, cynicznej krytyki. Także wiecie, o co chodzi. No ale w tej kwestii jakby rozumienia siebie, to każdy musi obserwować siebie, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje umysł. Jak zrozumiesz, jak funkcjonuje twój umysł, twoje zniekształcenia, twoje iluzje, to łatwiej będzie ci rozumieć iluzje innych ludzi. I tutaj też trzeba uważać, żeby nie projektować na innych ludzi swoich iluzji. Co jest trudne. Także tu jest praca też do wykonania. Albo przynajmniej aspekt doświadczenia do eksploracji. Kolejny punkt. Nieświadome nakłanianie innych, by myśleli tak samo jak ty. Nieświadome. Specjalnie napisałem to nieświadome, bo wydaje mi się, że przynajmniej na początku jest to nieświadome. Jakby próbujesz kogoś czegoś nauczyć, próbujesz kogoś do czegoś przekonać, nie wiesz jeszcze, jak to zakomunikować, więc możesz być tutaj właśnie, jak wspomniałem wcześniej, taki agresywny, może trochę manipulatywny, może niepewny tego przekazu, który stosujesz. Kolejny, przedostatni punkt. Branie duchowości zbyt poważnie. To jest genialny punkt. Branie duchowości zbyt poważnie. Naprawdę uważam, że bierzemy duchowość zbyt poważnie. Traktujemy ją jak religię. Nawet jeżeli jest to jakaś forma praktyki, która ma nas uwolnić, to popatrzcie, co my robimy. Tworzymy ideologię, która nas uwalnia, a potem jednocześnie warunkuje. A potem się jeszcze o to kłócimy, nie? To jest moim zdaniem bardzo ważny punkt. Szczególnie, że ludzie mają taką tendencję do brania duchowości naprawdę na serio. Naprawdę angażując się bardzo fanatycznie. I często brakuje im swobody, takiego luzu, dystansu, otwarcia się na przyjemność, na rozrywkę, na cieszenie się z życia. Oczywiście można mieć taką filozofię, która też to uwzględnia i wtedy nie ma żadnego problemu, ale ja zauważyłem z doświadczenia, że jednak ludzie mają z tym problem i bardzo mocno trzymają się swoich własnych przekonań, nawet tych takich, które mają ich uwalniać. I ostatni punkt to myślenie, że liczą się tylko pozytywne emocje. Myślę, że to jest bardzo mocno związane z tym, że chcemy czuć w życiu przyjemność. Nie chcemy czuć cierpienia i wiążemy nasz postęp, tak, nasze poczucie dobrobytu z pozytywnymi stanami emocjonalnymi. I to jest jak najbardziej w porządku. Przecież nikt tutaj na świecie nie powinien cierpieć z przymusu. No chyba, że ktoś może odbywa jakiś trening albo robi coś, bo ma taki kaprys, taki cel i to wymaga jakiegoś tam większego wysiłku, który może być na początku trudny, tak? Ale w takim aspekcie długofalowym naszego życia, no raczej chcemy czuć się fajnie i spoko, nie? Tylko, że to ma taki cień, bo zaczynamy wypierać się negatywnych aspektów naszego doświadczenia, emocji, uczuć, smutku, niepokoju, złości, gniewu, zazdrości, nienawiści, hejtu, jakichś różnych takich naszych tendencji neurotycznych, zaczynamy się ich wypierać, mamy wrażenie, że nie pasujemy, że te stany są w ogóle nieakceptowalne, to też w różnych duchowych ugrupowaniach tak się dzieje. Także buduje nam się tu po prostu taki cień. I każdy radzi sobie z tym na swój własny sposób, bo po części też jakby nie uleganie tym negatywnym skłonnościom, tym negatywnym emocjom, tym negatywnym uczuciom może być kwestią wyboru. Ktoś może nie chcieć tak się czuć
i chcę sobie to przepracować i nie chcę też tego uzewnętrzniać, nie chcę się tym dzielić, chcę być po prostu dobry, tak? I to jest w porządku. Ale jak ktoś czuje jakieś negatywne emocje i ma przekonanie, że nie jest wystarczająco duchowy, się z tym źle czuje, to moim zdaniem warto jest odpuścić to przekonanie i pozwolić sobie czuć się tak, jak chce się czuć. I nie mieć tutaj stricte silnie nałożonych ograniczeń na poczucie siebie, na swoje poczucie tożsamości, na swoją samoocenę. Żeby nie gnębić siebie, że jesteś niewystarczająco dobry, bo czujesz się smutny, czy czujesz się przygnębiony. Też często można czuć poczucie winy za to, że czuje się negatywne emocje. Także moim zdaniem warto jest na to uważać, warto jest usunąć to przekonanie ze swojej głowy najlepiej, że duchowość równa się tylko pozytywność. Bo tak nie jest. Przede wszystkim warto jest sobie tutaj ujednolicić tą koncepcję duchowości. No i zadać pytanie, czego ja tutaj tak naprawdę chcę. A w większości osób na pewno tutaj zgodzi się co do tego, że chcecie mieć święty spokój po prostu. Już tam nie mówię o duchowych doświadczeniach unii, jedności, miłości, błogości, czy ekstazy, czy tam uniesienia. Ale myślę, że w większości osób wystarczy po prostu spokój. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z niego wartość. Stawcie dla mnie łapki w górę, stawcie swoje przemyślunki i widzimy się w kolejnym nagraniu. Do następnego razu. Miłego. Elo, buźka.